Witam. W poprzednim odcinku wspomniałem o sile cięcia. Właśnie tej sile jest podporządkowana technika cięcia w szkole krzyżowej. Jest ona wspomagana poprzez konstrukcję głowni, a więc jej ciężar, wyważenie i krzywiznę. To właśnie krzywizna wymusza w cięciu ruch krojący, a ten ma bezpośredni wpływ na skuteczność uderzenia. Tylko długie cięcia z ramienia pozwalają zachować ten rodzaj płynnego, silnego i krojącego uderzenia i dlatego w szkole krzyżowej są zawsze dominujące. Popatrzmy. Ręka ustawiona nad głową, pozycja wyjściowa. Cięcia przeciągane, szabla idzie za ręką, nyżek podlew. Szabla jest przeciągana wzdłuż pazornika, widać siłę przeciągnięcia. Widzimy, jak szybko idzie tutaj ponowienie. Teraz pokażemy wszystko nieco wolniej. Zwracamy uwagę na ustawienie płaszczyzny głowni względem pozornika. Ma to oczywiście fundamentalne znaczenie przy prawidłowości cięcia. Znowu szybciej. Bardzo ładnie. Omówiliśmy mechanikę ruchu uzbrojonej w szablę ręki. W przypadku walki pieszej siłę cięcia zawsze wspomaga mechanika ruchu ciała. O tym w następnym odcinku. Do zobaczenia.